Cześć, witajcie w nowym filmie. Czasami to nie ludzcy ratownicy ratują dzień, ale raczej zwierzęta, które pojawiają się we właściwym miejscu o właściwym czasie. Chociaż jesteśmy przyzwyczajeni do ekscytujących filmów przygodowych z superbohaterami w akcji, w prawdziwym świecie istnieją niezliczone przypadki, w których zwierzęta odgrywają główną rolę w niesamowitych operacjach ratunkowych. Dziś pokażemy Ci 20 dzikich zwierząt, które uratowały ludzi. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 20. Przygotuj się na nadmierne przywiązanie do konia sprzed prawie wieku. W 1952 roku strażnik parku znalazł się sam w lesie w rejonie Gór Skalistych, kiedy odwrócił się i zobaczył niedźwiedzia, który machnął na niego w samą porę. Strażnik walczył i postanowił wspiąć się na drzewo, aby uciec. To nie wystarczyło, ponieważ niedźwiedź ścigał go i ściągnął. Ale na szczęście był tam Dusty, jeden z koni strażnika, któremu udało się przegonić niedźwiedzia. Zazwyczaj konie nienawidzą niedźwiedzi i trzymają się z dala od miejsc, w których się znajdują. Ich naturalny instynkt każe im uciekać przed potencjalnym niebezpieczeństwem. W związku z tym niezwykłe jest to, że konie chronią ludzi, samodzielnie stawiając czoła niebezpiecznym zwierzętom. Zdarzały się jednak przypadki, w których konie przychodziły z pomocą swoim ludzkim towarzyszom, gdy byli w niebezpieczeństwie. Dusty jest tego dobrze znanym przykładem. Dusty był znany z powściągliwości, ale najwyraźniej koń wiedział, że musi uratować swojego pana i udało mu się to. Niesamowite, prawda? Numer 19. Pewnego wieczoru kobieta wyszła sama z imprezy i szła słabo oświetloną ulicą, gdy nagle, znikąd, zaatakował ją mężczyzna. Walczyła w ciemności, aby się uwolnić, ale bezskutecznie. Pojawiła się jednak nadzieja, ponieważ z cienia wyłonił się piękny jeleń, który rzucił się na napastnika z potężnymi nogami i błyskawiczną prędkością. Mężczyzna, zaskoczony i niepewny, uciekł z miejsca zbrodni, pozostawiając kobietę bez szwanku i wolną od niebezpieczeństwa. Lokalni mieszkańcy, którzy usłyszeli o tej historii, powiedzieli, że nigdy nie widzieli czegoś podobnego. Policja w zachodnim Ohio, gdzie miał miejsce incydent, nie może sobie przypomnieć podobnego zdarzenia podczas całej swojej służby. Ale fakty pozostają faktami. Jeleń, bystry i zawsze czujny, przyszedł z pomocą, gdy niewinna kobieta była w potrzebie. Chociaż kobieta doznała kilku siniaków, była wdzięczna, że wyszła z incydentu bez szwanku. Numer 18. Tutaj widzimy obrońcę przyrody brodzącego przez mętną wodę w poszukiwaniu niebezpiecznych węży. Zrobił to, ponieważ chciał chronić małpy żyjące w pobliskich lasach. Po pazy w wodzie i nawigując przez zdradzieckie prądy, nagle poczuł rękę orangutana, który mu pomógł. Małpy te są uważane za jedne z najinteligentniejszych zwierząt na Ziemi i potrafią posługiwać się narzędziami. Z wyciągniętą ręką i spojrzeniem pełnym troski w oczach, rudowłosa istota oferuje mężczyźnie pomocną dłoń. Ten wzruszający moment został uchwycony przez Anila Prabhakara, który nie mógł uwierzyć własnym oczom. Ten czyn orangutana pokazuje, że są one wystarczająco inteligentne, aby zaoferować pomoc, gdy ludzie są w potrzebie. Orangutany pochodzą z Borneo i Sumatry i często można je zobaczyć kołyszące się na drzewach z długimi ramionami i uduchowionymi oczami. Numer 17. Eduardo Serio jest obrońcą przyrody, który bawił się z lwami w sanktuarium Black Jaguar White Tiger w Meksyku. Lampart o imieniu Damra nieustannie go obserwował. Odwrócony do niego plecami Eduardo nie zdawał sobie sprawy z niebezpieczeństwa, gdy Lampart chciał zaatakować. Na szczęście w pobliżu był tygrys bengalski o imieniu Aslan. Tygrys wkroczył do akcji i z niesamowitą zwinnością rzucił się w stronę Darmy, ratując mężczyznę. Ta heroiczna akcja pozostawiła Eduardo bez szwanku i z niedowierzaniem. Czy wiesz, że tygrysy są niezwykle utalentowane w polowaniu w różnych środowiskach, takich jak dżungle, lasy, a nawet tereny pokryte śniegiem? Z drugiej strony lamparty są eleganckimi i szybkimi drapieżnikami, znanymi z niesamowitej skrytości i zwinności. To starcie gigantów, gdy te dwa gatunki wchodzą w konflikt, zwłaszcza gdy dotyczy to człowieka, którego postrzegają jako ofiarę. Numer 16. Przygotuj się na zadziwienie niesamowitą historią bohaterskiej papugi o imieniu Willy. Ta inteligentna papuga zdołała szybko pomyśleć i uratować życie duszącego się malucha.
Willy był w pobliżu, gdy nagle dziecko zaczęło się dusić. Dzięki połączeniu świadomości, wokalizacji i machania skrzydłami, Willy zasygnalizował swojemu właścicielowi, że coś jest nie tak. Papuga wielokrotnie wołała „Mama, baby” i dziko trzepotała skrzydłami, przyciągając uwagę właścicielki i alarmując ją. Zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, właścicielka Williego szybko wykonała manewr Heimlicha, usuwając jedzenie i ratując życie dziecka. Czy wiesz, że papugi są jednymi z najmądrzejszych ptaków na świecie? Ptaki te są bardzo inteligentne i mają doskonałą pamięć oraz umiejętności komunikacyjne. Są znane ze swojej zdolności do naśladowania dźwięków, w tym słów i fraz, a także potrafią rozpoznawać określone obiekty i zdarzenia. Co więcej, papugi mają zdolność uczenia się abstrakcyjnych pojęć i stosowania ich w nowych sytuacjach. Papugi mogą również rozwinąć słownictwo liczące ponad 1000 słów i mają tendencję do używania słów w kontekście, zamiast po prostu je powtarzać. Numer 15. Yang Yun to 26-letnia kobieta, która brała udział w konkursie swobodnego nurkowania, aby zostać trenerem wielorybów w Polar Land Aquarium, kiedy jej nogi nagle poczuły się sparaliżowane. Podczas testu nurkowie musieli zanurzyć się na dno głębokiego basenu wypełnionego wielorybami i pozostać pod wodą tak długo jak to możliwe bez aparatu oddechowego. Ku jej przerażeniu, Yang nie mogła już poruszać się w lodowatej wodzie, uniemożliwiając jej wypłynięcie na powierzchnię. Gdy sytuacja stawała się coraz bardziej krytyczna, Yang prawie zabrakło powietrza i straciła przytomność, gdy wydarzyło się coś dziwnego. Białucha o imieniu Mila zauważyła kobietę i szybko do niej podpłynęła. Białucha delikatnie chwyciła ją za nogę i wypchnęła na powierzchnię, ratując jej życie. Mila była znana wśród swoich rówieśników jako przyjazna i wrażliwa. Białuchy są powszechnie znane ze swojej inteligencji i zachowań społecznych. Wieloryby te wykorzystują wysokie dźwięki i zaawansowaną echolokację do nawigacji w swoim arktycznym środowisku. Ten złożony system komunikacji został porównany do ludzkiego języka pod względem złożoności i inteligencji. Mila w pełni zrozumiała, że Yang jest w tarapatach i zrobiła wszystko, co w jej mocy, by pomóc. Numer 14. 4 czerwca 1974 roku 52-letnia kobieta o imieniu Candelaria Villanueva znalazła się w morzu, mając tylko kamizelkę ratunkową, która utrzymywała ją na powierzchni przez ponad 12 godzin. Wcześniej znajdowała się na pokładzie Aloha, kiedy statek zapalił się i szybko zatonął. Prawie 1000 km na południe od Manili na Filipinach, na środku morza, była sama. Ale na szczęście dwóch nieprawdopodobnych bohaterów przyszło jej z pomocą – gigantyczny żółw i mały żółw. Gigantyczny żółw morski pojawił się pod nią, oferując jej wsparcie i utrzymując ją na powierzchni, dopóki nie została uratowana przez okręt wojenny Kalantia. Ku jej zaskoczeniu, mały żółw spiął się na jej grzbiet i zaczął ją delikatnie gryźć, gdy tylko stała się senna. Ten mały towarzysz uniemożliwił jej zanurzenie głowy pod wodą, prawdopodobnie ratując jej życie. Żółwie są niezwykle inteligentne. Mają również wysoko rozwinięty zmysł węchu i dobry wzrok, którego używają do poruszania się po wodzie i wykrywania potencjalnych zagrożeń. Co więcej, zwierzęta te rozwinęły unikalne instynkty przetrwania, dzięki czemu są dobrze przystosowane do swojego środowiska. Po uratowaniu kobiety gigantyczny żółw morski dwukrotnie okrążył okolice, zanim odpłynął. Numer 13. Podczas wędrówki w pobliżu Whiskey Flats w północnej Kalifornii 69-letni Robert Biggs zatrzymał się, aby obserwować matkę niedźwiedzicę i jej młode siedzące nad brzegiem strumienia. Nagle coś skoczyło mu na plecy i rzuciło go na kolana. Była to puma, która uczepiła się jego plecaka. Ale Robert został uratowany przez nieprawdopodobnego bohatera, mamę niedźwiedzicę. Gdy puma próbowała obezwładnić mężczyznę, niedźwiedzica przyszła mu z pomocą i złapała pumę za szyję, przygważdżając ją do ziemi. Przez kilka sekund oba zwierzęta szamotały się na ziemi, zanim puma w końcu uciekła. Niedźwiedzie i pumy to drapieżniki, które zamieszkują ten sam obszar. Chociaż zazwyczaj unikają się nawzajem, czasami ich pożywienie i terytorium pokrywają się, co może prowadzić do konfrontacji. Pumy są znane z atakowania ludzi, podczas gdy niedźwiedzie są na ogół bardziej ostrożne niż agresywne. Mogą być jednak niebezpieczne, jeśli chodzi o ochronę swoich młodych. Robert uważa, że znalazł się pomiędzy pumą a zdobyczą, na którą polowała.
Po incydencie matka niedźwiedzica spokojnie wróciła do swojego młodego, a Robert zabandażował ramię koszulką. Numer 12. W Beaver Falls w Pensylwanii Joan Altman doznała prawie śmiertelnego ataku serca, gdy była sama w domu. Nie miała w pobliżu żadnych sąsiadów, a jej mąż łowił ryby na jeziorze Erie. Jej jedynymi towarzyszami byli pies i świnka Lulu. Podczas gdy jej pies szczekał bezradnie, Lulu wiedziała, że trzeba zrobić coś więcej. Świnia zdołała przecisnąć się przez małe drzwiczki dla psa i udała się na drogę. Lulu dwukrotnie wracała, aby sprawdzić, co z Joanne, a po około 45 bolesnych minutach kierowca w końcu zatrzymał się, zaniepokojony świnią. Ostatecznie Lulu zaprowadziła kierowcę do przyczepy, gdzie znaleźli nieprzytomną kobietę. Następnie wezwali służby ratunkowe i ostatecznie uratowali jej życie. Lulu otrzymała nawet złoty medal i pojawiła się w popularnych programach telewizyjnych, takich jak Oprah Winfrey Show i David Letterman. Numer 11. To, co miało być dniem wędkowania z rodziną, zamieniło się w koszmar dla Raela Guindona. Jego rodzice utonęli na jego oczach, pozostawiając go samego i straumatyzowanego. Kiedy zapadła noc, wiedział, że musi znaleźć schronienie, ale nie odważył się odejść zbyt daleko od brzegu. Gdy skulił się na ziemi, trzęsąc się i przestraszony, poczuł, jak coś ciepłego i futrzastego przyciska się do niego. Na początku spanikował, myśląc, że to dzikie zwierzę. Ale po bliższym przyjrzeniu się zdał sobie sprawę, że były to trzy bobry, przytulające się do niego dla ciepła. Chłopiec był zdumiony. Przez całą zimną noc bobry ogrzewały go i chroniły przed żywiołami. Rano obudził się i zobaczył, że bobry wciąż tam są, pocieszając go w jego smutku. Dzięki nim udało się przeżyć i ostatecznie został uratowany. Numer 10. Słonie znane są ze swojej inteligencji i intuicji, a także instynktu ochrony swoich młodych i członków stada. 8-letnia Amber była na miesięcznych wakacjach w Tajlandii ze swoją matką i ojczymem. Każdego ranka Amber spieszyła się na plażę, aby odwiedzić słonie, które przewoziły dzieci tam i z powrotem pod hotelem Sheraton, w którym się zatrzymali. Szczególnie jeden słoń, Ning Nong, zaprzyjaźnił się z Amber. W poranek tsunami Amber jechała na nim wzdłuż plaży i wyczuła jego niepokój. Nagle ogromna fala sięgnęła ramion Ning Nonga. Amber kurczowo trzymała się, gdy fale groziły, że ich przytłoczą. Ning Nong zaczął biec w głąb lądu tak szybko, jak tylko mógł, pomimo prób trenera, by zmusić go do powrotu do morza. Był zdeterminowany, by zapewnić bezpieczeństwo swojemu cennemu ładunkowi. Słoniowi udało się dotrzeć na plażę. Nawet gdy wokół niego spadały drzewa i domy, nie zatrzymał się, dopóki nie znalazł małej ściany, gdzie zaklinował się obok kamiennej półki, gdy woda wciąż się podnosiła. Stał spokojnie w miejscu, chroniąc Amber, dopóki nie była w stanie wspiąć się w bezpieczne miejsce. Numer 9. Psy są znane ze swojej niezwykłej lojalności i chęci pozostania u boku właściciela, nawet w najtrudniejszych okolicznościach. Są niezwykle intuicyjne i potrafią wyczuć, kiedy ich właściciele są w niebezpieczeństwie lub potrzebują pomocy. Psy są znane z tego, że narażają się na niebezpieczeństwo, aby chronić swoich właścicieli. Ten mały Yorkshire Terrier był doskonałym przykładem tego instynktownego zachowania, gdy pozostał u boku zagubionej dziewczynki przez 12 godzin. Trzylatka została znaleziona wiele kilometrów od swojego domu, spokojnie śpiąc i nie bojąc się na polu kukurydzy. Mały pies u jej boku nieustannie szczekał i ostatecznie doprowadził ratowników do dziecka. Dziewczynka miała kilka ukąszeń komarów, ale poza tym nic jej się nie stało. Czy wiesz, że psy mają silny instynkt przetrwania i mogą przetrwać trudne warunki przez dłuższy czas? Ta cecha była wyraźnie widoczna u psa, który nie spał przez całą noc i niestrudzenie szczekał, aby zwrócić na siebie uwagę. Psy mają również doskonałe wyczucie otoczenia i nawigacji, dzięki czemu są przydatne w operacjach poszukiwawczych i ratowniczych. Numer 8. Kiedy Abigail Bruce otrzymała młodą kozę w prezencie urodzinowym, nie miała pojęcia, że jej nowy pupil uratuje jej rodzinę. W sobotnią noc rodzina położyła się spać w swoim domu w Wayner w Arkansas, nieświadoma tego, co ich czeka. We wczesnych godzinach porannych Abigail została obudzona przez swoją kozę, Speedy, która skakała i krzyczała. Zdezorientowana Abigail szybko zdała sobie sprawę, że pokój jest wypełniony dymem i ledwo może oddychać.
Z pomocą Speediego Abigail była w stanie zaalarmować swojego ojca. Jej ojciec, który początkowo nie lubił Speediego, nigdy nie spodziewał się, że koza stanie się tak istotną częścią bezpieczeństwa jego rodziny. Historia odwagi kozy to tylko jeden z przykładów na to, jak niezwykle intuicyjne i inteligentne potrafią być kozy. Co więcej, kozy są zwierzętami społecznymi o wysoko rozwiniętych zmysłach, w tym niezwykłym wzroku i słuchu. Wyjątkowy słuch kóz pozwala im również odbierać nawet najcichsze dźwięki, co może być pomocne w usłyszeniu detektorów dymu. Dzięki kozie, która zaalarmowała ich na czas, byli w stanie zapobiec katastrofie. Numer 7. We wrześniu 2000 roku Kevin Hines skoczył z mostu Golden Gate w San Francisco, ale został ratowany przez nieoczekiwanego bohatera, lwa morskiego. Zaraz po upadku poczuł pod sobą pływającego ssaka, początkowo myślał, że to rekin. Okazało się jednak, że był to lew morski, który utrzymał go na powierzchni do czasu przybycia Straży Przybrzeżnej. Lwy morskie znane są ze swojej wszechstronności i inteligencji. Należą do rodziny płetwonogich, która obejmuje również foki i morsy. Lwy morskie mają zewnętrzne klapki uszne, które pozwalają im dobrze słyszeć, a ich potężne przednie płetwy sprawiają, że są doskonałymi pływakami. Lwy morskie mogą pływać z prędkością do 40 km na godzinę i nurkować na głębokość do 180 metrów. Chociaż lwy morskie są dzikimi zwierzętami, generalnie nie stanowią zagrożenia dla ludzi. Wiadomo jednak, że są agresywne, gdy czują się zagrożone lub gdy chronią swoje młode. W przypadku Kevina, lew morski, który utrzymywał go na powierzchni przez ponad godzinę, uratował mu życie. Numer 6. W 1996 roku 8-letnia gorylisa o imieniu Binti Yua stała się bohaterką, gdy uratowała chłopca, który wpadł do wybiegu goryli w Brookfield Zoo. Incydent ten trafił do wiadomości na całym świecie i został nawet zarejestrowany przez kamerę. Pomimo potencjalnie niebezpiecznej sytuacji człowieka w zagrodzie z 6 innymi gorylami, Binti Yua działała szybko i ostrożnie, aby chronić chłopca i zapewnić mu bezpieczeństwo. Miała ze sobą nawet własne dziecko, które nosiła na plecach przez cały czas. Ostatecznie Binti Yua doprowadziła małego chłopca, którego nigdy nie zidentyfikowano, do drzwi, gdzie spotkali ją jej opiekunowie. Goryle to fascynujące zwierzęta znane z ogromnej siły i inteligencji. Są największymi naczelnymi na świecie, mają silne więzi z członkami rodziny i wykazują instynkt macierzyński. W przypadku Binti Yua i uratowanego przez nią chłopca, jej instynkt macierzyński zadziałał szybko, aby go chronić. Numer 5. We wrześniu 2017 roku biolog morski Nan Hauser nurkowała u wybrzeży plaży Muri na wyspach Cooka, kiedy miała spotkanie z humbakiem. Duży wieloryb zaczął szturchać Nan głową i popychać ją do przodu swoją masywną płetwą piersiową. Kiedy wieloryb po raz pierwszy zbliżył się do Nan, była przerażona i myślała, że próbuje ją skrzywdzić. Wkrótce jednak zdała sobie sprawę, że dzieje się coś innego. Wieloryb był dziwnie wytrwały i w pewnym momencie nawet wyciągnął ją z wody. Zachowanie to trwało przez kilka minut, aż pojawił się masywny żarłacz tygrysi. Humbak ustawił się między Nan a rekinem, uniemożliwiając mu zbliżenie się do niej. Spotkanie trwało około 10 minut, a wieloryb nieustannie osłaniał ją przed rekinem. W końcu rekin poddał się i odpłynął. Nagranie wideo z tego incydentu pokazuje momenty, w którym humbak wielokrotnie płynie w kierunku Nan, a nawet wyciąga ją z wody. Nan pracuje z wielorybami od ponad 28 lat, ale nigdy wcześniej nie doświadczyła czegoś takiego. Numer 4. W tej historii pies postanowił uratować swojego właściciela przed agresywną gęsią. Wiadomo, że gęsi są stworzeniami terytorialnymi i mogą stać się agresywne wobec ludzi, jeśli czują się zagrożone. Chociaż ataki gęsi na ludzi są stosunkowo rzadkie, mogą się zdarzyć. Kiedy gęsi atakują, zwykle gryzą lub dziobią, co może powodować poważniejsze rany wymagające pomocy medycznej. Pies wkroczył do akcji po tym, jak gęś biła zęby w kurtkę jego właściciela. Dzielny czworonożny przyjaciel zacisnął zęby na szyi gęsi i odciągnął zwierzę. Ale gęś była nieugięta. Pomimo imponującego bohaterstwa psa, gęś wróciła ponownie. Jednak pies skoczył na gęś, chwycił ją mocno i ostatecznie obezwładnił. Ten incydent jest pięknym przypomnieniem niesamowitej więzi między najlepszym przyjacielem człowieka a jego ludzkimi towarzyszami. Numer 3. Lwy znane są jako drapieżniki z najwyższej półki i mogą stanowić poważne zagrożenie dla ludzi.
ale jak pokazuje niedawna historia, te majestatyczne stworzenia mogą również służyć jako mało prawdopodobni obrońcy. W dziwacznym incydencie, który miał miejsce w Etiopii, 12-letnia dziewczynka została zmuszona do poślubienia etiopskiego mężczyzny, ale została cudownie ratowana przez stado 3 lwów. Dziewczynka, która zaginęła na tydzień, była chroniona przez 3 lwy, które przegoniły jej porywacza i jego przyjaciół. Lwy najwyraźniej chroniły ją przez pół dnia, dopóki rodzina i policja nie zostały zaalarmowane o jej miejscu pobytu przez ryk zwierząt. Następnie lwy zostawiły dziewczynę, prawie tak, jakby czuwały nad nią podczas snu. Policjant na miejscu zdarzenia stwierdził, gdyby lwy nie przyszły jej z pomocą, mogłoby się to źle skończyć. Wszyscy uważają to za cud, ponieważ normalnie lwy atakowałyby ludzi. Numer 2. Nie ma wątpliwości, że słonie to jedne z najwspanialszych stworzeń na Ziemi, o ogromnych rozmiarach i niesamowitej inteligencji. Często opisuje się jako łagodne olbrzymy królestwa zwierząt, a jak pokazuje niedawna historia, rzeczywiście potrafią być przyjazne i czułe. Kamla, młoda słonica mieszkająca w rezerwacie Elephant Nature Park w Tajlandii, nawiązała więź z konkretnym członkiem personelu imieniu Darik. W urzekającym incydencie uchwyconym przez kamerę, słonica wkracza do akcji, gdy myśli, że Darik jest w niebezpieczeństwie. Gdy ten wchodzi do wody, młoda słonica biegnie w jego kierunku i używa swojej trąby, aby wypchnąć go z powrotem na bezpieczny brzeg. Z filmu jasno wynika, że słonica troszczy się o mężczyznę, a jego bezpieczeństwo jest dla niej najwyższym priorytetem. Nie jest to jednak pierwszy raz, gdy Kamla okazuje swoją miłość i uznanie dla Darika. Poprzednie filmy pokazywały, jak słonica pędzi w jego kierunku, gdy ten ją woła. Numer 1. Na północnym wybrzeżu Nowej Zelandii ludzie byli świadkami niezwykłego incydentu, gdy stado delfinów uratowało grupę pływaków przed żarłaczem białym. Incydent miał miejsce, gdy Rob House pływał ze swoją 15-letnią córką Nisi i dwójką jej przyjaciół. Delfiny zaczęły ich okrążać, a kiedy Rob próbował odpłynąć, dwa większe delfiny uniemożliwiły mu to. Następnie zobaczył zbliżającego się do nich 10-metrowego żarłacza białego, ale krąg delfinów odstraszył rekina i pozwolił mu bezpiecznie odpłynąć. Później Robert zdał sobie sprawę, że delfiny zgromadziły je razem, aby je chronić. Delfiny są znane ze swojej inteligencji i przyjaznego nastawienia do ludzi. Wydawało się, że delfiny wyczuły niebezpieczeństwo, w jakim znajdowali się pływacy i natychmiast podjęli działania, aby ich chronić. Czy kiedykolwiek doświadczyliście wzruszającego momentu ze swoim zwierzakiem? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.